Wszędzie w necie widzę, że to jest najgorszy odcinek sezonu. A mi się podobał. No, w większości. Gdyby nie ten wątek Ari. Mieliśmy w tym odcinku wątki Ogara, Tyriona, Cersei, Riveran i Ari. więc lećmy po kolei. The Ant, czyli Ogar, robi na początku wejście smoka, albo wejście drwala można by powiedzieć. No te sceny to jest praktycznie sam fanservice, to jest definicja humoru gry o tron, który nie przeszedłby w żadnym innym show. Wali typowi w toporem oporem, i tuż tu przed dobiciem jakieś ostatnie słowa? Fuck you! To będą twoje ostatnie słowa? Jesteś kiepski w umieraniu. The <gry> To już nawet nie jest czarny humor, to jest po prostu Game of Fucking Thrones humor. Dodatkowo świetna scena z Berikiem Gondarionem. co być o to, kto będzie katem, licytują się. Jeden, nie, dwa, okej, okay. ale tylko w nasz sposób, przez powieszenie. <grytanie> jeszcze koleś dygotrze, a już mu buty zdejmuje i w dobry rozmiar. Swoją drogą, tutaj też mieliśmy świetne dialogi. Kiedyś wysiekałbym was wszystkich, żeby móc ich zamordować w moim stylu. Hm. Zestarzałeś się. Może i tak, ale on już tego nie zrobi. Był i wykopał mu ten podnóżek. <gum> Game of Thrones. No i wygląda na to, że Ogar przystąpi do kompanii Robin Hooda, gdzie nadal będzie wojownikiem, czyli będzie robił to, jedyne to, co umie tak naprawdę, jedyne w czym jest dobry, ale może dla dobrej sprawy. Na pewno muszę stwierdzić, że aktora ogląda się świetnie, jest no, ciężko go nie lubić, pomimo oczywiście, że jest yy, psycholem mordercą w tym serialu. Jako, że jest to już sezon szósty, w trakcie tych wszystkich przygód wykształciło się mnóstwo różnych przyjaźni, związków i różnych międzyludzkich więzi, które właśnie tutaj w tym odcinku bardzo dobrze widać. No Tyrion i Varus, no pożegnanie prawie jak kochanków. Widać, że Tyrion będzie po prostu za nim tęsknił. Dodatkowo, jako, że nie przeczytałem ostatniej książki tańce ze smukami, nie wiem i co jest tajną misją Varysa, więc też jestem całkiem podjerany, żeby się dowiedzieć. Wiem natomiast, że gdy tylko Tyrion rozkręcił tę bandę nudziarzy, to znaczy Missandei i Szarego Robaka, natychmiast wszystko się posypało. Przypomniało mi to historię mojego kolegi, który straszny chlor, chleił z takich mało. Jak ktoś nie chciał z nim pić, namawiał ich na picie, i potem jak oni się już zgodzili, to wszystko poszło. Konsekwencje były straszne. No dobra, to byłem ja w tej historii. Anyway, tak jak przewidywałem w moim filmiku analizującym promo do tego odcinka, to Denerys ląduje na smoku na piramidzie. Jestem w tym tak dobry, że myślę, że nie powinniście oglądać tych moich analiz, bo to praktycznie spoilery. Ja mam namawiać ludzi, a nie zniechęcać? <laughs> żartowałem. Oglądajcie moje analizy. Oglądajcie. Jestem ciekaw, jak Denery zareaguje na ruchy Tyriona, które, no cóż, doprowadziły do wojny. Ale na pewno wiadomo, że on chciał dobrze, a ona jest raczej sprawiedliwa, ale Tyrion nagle zaczął snuć plany a propos swojej emerytury, a w tym serialu to brzmi jak wyrok śmierci praktycznie. Ale najbardziej w tej scenie to mnie rozbawił sposób, w jaki zdecydowali się twórcy nakręcić jej przylot i to jak ten jeden strażnik, ten jeden nieskalany, wyszedł sprawdzić, co się wydarzyło na dachu. Po pierwsze, to ja nie wiem, czego oni się spodziewali. Chyba polewa albo Gendry'ego w kajaku już może wzleci. Wiem na pewno, że ten nieskalany wyszedł przez drzwi na balkon, gdzie przed chwilą wylądował smog ważący pewnie z 10 ton z denerys, jakby to powiedział kolega zanim umrł. Stąd! To ton Jedna głowa, druga głowa, denerys zsiada! A on wychodzi ten nieskalany robi tak. Ona 10 metrów przedni, ma on co kurde, zwiedza, chyba nie nieskalany, tylko niewidomy. Poza tym myślałem, że ona wsiądzie na drogona i poleci się rozprawić z tymi statkami. No bo od smoka to chyba wiele nie potrzeba, żeby wygrać taką bitwę. W zasadzie to chyba nawet go nauczyła Rakaris ale myślałem, że tutaj zdarzy się coś innego. Twórcy stwierdzili pewnie razem z Martinem, że aby przeprawić wreszcie ją do Westeros, trzeba zdjąć z jej pleców ten. Co to dużo mówić, ciężar, Tomerin, więc najpierw dadzą je zniszczyć tym e, panom niewolników, a potem na przykład jakaś. I jara od tyłu przypłynie statkami, rozwali ich, ale zgarnie statki. I w ten sposób dwie pieczenie na jednym ogniu. A, jeszcze żeby było jasne, żeby nie było, że nie przewidziałem, Denerys jeszcze stanie przed nimi wszystkimi i wygłosi jakąś fajną mowę w innym nam nieznanym języku. Ha? Pątek Denerys dwóch sezonów podsumowany. Lecąc dalej, nie na smoku, tylko w recenzji, y Cersei i I choose violence Fajnie, fajnie, wreszcie spuszczony ze smyczy zombie góra Pokazał nam, jak urwać komuś łeb w pół sekundy No bo serio, urwał człowiekowi głowę, nie wiem, jakby piwo otwierał, no Przy takim nawet w żartach nie możesz powiedzieć, że tam <laughs> Jemu ja urwi łeb, bo zanim się obejrzysz, nie możesz powiedzieć nawet To był żart, a już koleś nie będzie miał głowy Ale mój zdecydowanie ulubiony moment w tej scenie To jak Lancer mówi Step aside, sir A kamera najeżdża w tym momencie na ser zombi górę i tylko widać jego powiekę się rozszerzającą. Uff. Co do Tomena i zakazu próby walki, no cóż, byłoby to trochę zbyt oczywiste, skoro cały sezon o tym gadali. Tak, tak, jestem bezpieczna, bo mamy próbę walki, a ja mam ser zombigurę. No i mamy jeszcze Quiberna potwierdzającego jakieś plotki, o których wcześniej rozmawiali. Od razu tutaj w internecie pojawiła się teoria, że Cersei, uwaga, bo to może być spoiler, chce Podpalić królewską przystań. Znaczy, nie wiem, czy całą, czy tylko ten wielki sept ze wszystkimi fanatykami religijnymi, ale że chodzi, że tymi plotkami, to chodzi o yy, Wildfire, czyli dziki ogień i o te wszystkie tunele, które nawet budował yy, szalony król, bo który chciał wszystko podpalić. Berdemol, Berdemol, które powtarzam, non stop, jak Jamie twierdzi. Może tak będzie, może Cersei zabawi się w Piromana i puści wszystko z dymem, ale ja najbardziej zastanawiam się, jaki jest w tej chwili jej stosunek do Tomena, bo to jest typowe dla tego serialu, że nawet najgorsze postaci, których nienawidzimy, które robiły tragiczne rzeczy, mają jakąś dobrą stronę. I w przypadku Cersei to była miłość do jej dzieci, no bo to jest normalne dla każdego człowieka. I teraz jest Tommen, który przeciwko niej się sprzeciwił i nie za bardzo wiem co o tym myśleć, no bo chyba go nie zaorduje, chyba wciąż to jest Cersei, aczkolwiek... Who knows? Who knows? Dużą część odcinka zajęło Riveran. I tutaj mam całkiem mieszane uczucia, no bo z jednej strony mamy na plus kilka fantastycznych... Jeden na jeden spotkanie między bohaterami. Bron i Podryg. Bron to po prostu zasługuje na swój własny serial. Naprawdę, jak mi się skończy Krawo, to on można by zrobić jego przygody. Brienne i Jamie. Fajne znowu spotkanie. Fajna więź między nimi wykształcona te dwa sezony temu. I Jamie z Edmirem. Też całkiem fajna rozmowa, która wiele nam wyjaśnia co do osobowości Jamie'ego. No bo jedną z niesamowitych rzeczy, które George'owi Aran Martinowi przy książkach się udało i serial jakby tylko to pogłębił, to wybielanie postaci, albo nie tylko wybielanie, ale zmienianie całkowicie sympatii wiza w kierunkiem wielu postaci. No bo mamy takiego Jamie'ego, który kocha swoją siostrę i Fiona you know I mean. Chce zamordować brana, wypychając go z okna, czyli dzieciaka bezbronnego. W ogóle morduje ludzi na lewo i prawo tak naprawdę bez skrupułów dla własnej korzyści, a w tej chwili jest jedną z najfajniejszych, najbardziej lubianych postaci, ale mimo wszystko tak jak słyszymy, zamordowałby dziecko Edmira, zamordowałby w ogóle, kogo trzeba wszystkich, byle tylko Dostać się do ukochanej serji. Także Ma... chyba robią z niego po prostu znowu guy'a. Things I do for love. Jak powiedział w pierwszym odcinku, pierwszego sezonu, wypychając brana przez okno. W tej chwili praktycznie powiedział dokładnie to samo. Edmirowi, który natomiast wszedł do środka i przekonał wszystkich do poddania się. I tu właśnie dochodzimy do tego, co mi się w tym odcinku nie podobało. To jak potraktowano Blackfisha. Był całkowitym badasem, wykierowanym. Już kilka sezonów temu, ale teraz wszystkim właśnie przypomniało kimś jest baddacem jak objechał Jamie'ego. Tymczasem nawet mu nie dali śmierci na kamerze, bo zginął walcząc z naszymi ludźmi. To tyle? Dodatkowo okazuje się, że nie miał żadnego autorytetu i władzy, mimo że wyglądał właśnie jak człowiek z prawdziwym autorytetem. To znaczy, że on zebrał armię Tulich, Orbił Riveran, które wiadomo było, że będzie w prędzej czy później oblegane, przecież wiadomo, że taki z królewskiej przystani, król akurat rządzący, no to chyba wiadomo, że nie zostawi, no dobra, niech mają ten zamek. Żołnierze za nim poszli, zgodzili się i tak dalej, i tak dalej, tymczasem przychodzi Jedmir i mówi, no a poddajemy się, a okej, okay. dobra, na razie. Hm. A jak dzień wcześniej frejowie grozili z nożem przy szyi Edmirowi, że zginie, jak nie otworzą bram... Wszyscy milczeli. Wyglądało na to, że to wtedy Blackfish wydaje rozkazy. plus nie za bardzo wiem, co teraz się wydarzy. Czy Edmir ma wolną rękę? Może zamią iść na północ pomóc Sansie? Czy oni są zaraz więźniami? Czy są po prostu rozbrojeni? Jakby nie za bardzo wiem, co się stało, ale wiem, że jedno pytanie mi się nasuwa po całym tym wątku. Po co to wszystko było? No bo generalnie mam mieszane uczucia, było parę fajnych rozmów, Brienne z y, Jamie, Podrick z Bronem, Blackfish w ogóle tam fajnie tutaj z tym z tamtym, ale tak generalnie, bo tak, Brienne się nic nie udało, nic w całej północy nie wskurała, Jamie w sumie nic nie zrobił, Blackfish zginął poza ekranem, tak naprawdę po co to było? No dobra, ale doszliśmy do ostatniego wątku, do Ary Stark of Winterfell. Ech. Tyle było teorii, że to Jacqueline dał się dźgnąć w brzuch, zakładając maskę Ari, że to Aria przebrała kogoś, że w, próbując zwabić Wave do morderstwa. Dobra, skończę już tutaj, bo teorii można było wymieniać, były piękne i przykro mi jest, przykro mi jest po prostu, że fani mają lepszy pomysł na serial, albo przynajmniej na ten wątek, niż twórcy i nawet sam Marty. No bo nie, nine no, niet, wszystkie inne możliwe nie, te wszystkie teorie, po prostu, jakby powiedział Siara, w pizdół poszmy, no. No, wychodzi na to, że Aria to po prostu kretynka. Chodziła se w biały dzień, szastając woreczkami z pieniędzmi, dostała parę ciosów w brzuch. Żadnego planu, po prostu. No dobra, ale co do samego wątku, pościgu i tak dalej. Pierwsza rzecz, która całkowicie mi to zepsuła i nie mogę od pierwszej do ostatniej sceny na to patrzeć, to fakt, że Aria dostała cięcie po brzuchu i dwa pchnięcia sztyletem w brzuch, we flaki, w żołądek, w jelita. A potem robiła półgodzinny parkur, skoki, przetoczenia, bieganie, walczenie. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Ten serial narzucił pewien realizm. Nie mówię to oczywiście, że smoki, magia i tak dalej, realizm tego, że jak ktoś zostanie kurwa, w brzuch, to krwawi i wylatują mu flaki, co nawet w tym odcinku widzieliśmy parę razy. Tymczasem Aria, nie wiem, no nieśmiertelna po prostu, no nie wiem, albo ma mentalową płytkę w brzuchu, albo to jest po prostu jakiś żart. Oczywiście, Lady Crane, jak dużo teorii mówiło, przynajmniej to się potwierdziło ją, uratowała. No i nagle, oczywiście się okazało, że umie nie wiem, czy szyć, czy opatrywać nie, plasterek jej przykleiła i się naprawiło widocznie. Szkoda, że nie żyje, no bo może by Jorę wyleczyła, biega z tą łapą po pustyni szukając lekarstwa. Co do samej sceny pościgu, to był po prostu okej, okay, jak dla mnie. Było parę typowych scen, ktoś w wąskiej ulicy wyjeżdża za wózkiem, jedna przeskakuje pod, druga na taki typowy filmowy parkour, to do historii kina raczej na pewno to nie przejdzie. A, aczkolwiek muszę zadać pytanie, czy tylko mnie to dziwiło, że jak zeskoczyła na te schody, które notabene, moim zdaniem, to są te same schody, ten sam set, yy, co jak kręcą w wielkiej yy, w królewskiej przystani przy Wielkim Sepcie, gdzie przemawia High Sparrow i, ci, i wszyscy ci yy, fanatycy? Hmm? Rozwaliła te wszystkie stragany. Pomarańcze leciały jak kurde, nie wiem, w ojcu chrzestnym. A nikt nawet jej nie zwrócił uwagi? Tak, fuck? Tylko mnie to zdziwiło? W całym tym pościgu na pewno najlepszą rolę to zrobiła aktorka grająca Wave. To no, trzeba jej przyznać, że zrobiła naprawdę. Takiego Freddy Kruegera. No i dostaliśmy kolejną śmierć poza ekranem. Co jest całkiem logiczne, no bo w ciemności wiele by nie nagrali. No właśnie, i tutaj sam pomysł tego mi się raczej podobał, bo to jest to, co myślałem, że będzie dwa odcinki temu, jak Aria wyjęła igłę i było ciemno. Myślałem, że będzie tam walczyć. I, tu, i teraz dokładnie to zrobiła, gasząc świeczkę. Dobrze, że trafiła, nie? Hu. Świeci się dalej. Uff, uff, uff. I tutaj jak można by zacytować Beina. Hmm, you think darkness is your ally? No i jeszcze na koniec, Jacqueline. A girl is truly no one. Fucking Jacqueline, czy ty wiesz, co się stało, chłopie? Przecież ewidentnie nie jest nikim. Aha, no ja wiem, czemu on to powiedział. Wiem, nie musicie mi mówić. Po to, żeby ona mogła odpowiedzieć: I'm not no one. I'm Arya Stark of Winterfell. And I'm going back home. Hm, taki wymuszony, denerysowy moment. Not cool, Game of Thrones. Not cool. No ale podsumowując, tak szczerze. Dwa sezony. No ale podsumowując tak szczerze, dwa sezony temu wiedzieliśmy, jak Arya po tych wszystkich niesamowitych przygodach z Ogarem, z Tywinem Lannisterem, po tych wszystkich ucieczkach przez ziemię Westeros, wsiadła na łódź, gdzie dała tą magiczną monetę i gdzie wiedziała, że jedzie do kolesia, który robił tak, inna twarz, inna twarz. I to kurwa wszystko? Nie dowiedzieliśmy się praktycznie nic. Nic! Bo chyba mogę już zadać to pytanie, jako oni cholery robią ten trik z twarzami? Nie wyjaśnili tego. Myślałem, że to się w końcu karę. To na ślinę? Przylepiają są do kurde czoła? Plus, nic nie wiemy o tym. Bogu o tej religii. Tak jak na początku. Przecież w trzecim sezonie, czy w drugim sezonie, to było ciekawe, jak on mówił, że dziewczynka podała nazwisko. Bóg wymaga ofiary. Nie wiem, jakieś takie rzeczy. Dodatkowo wszystkie te nauki, cały ten sezon. I nic ciekawego się nie wydarzyło. Znaczy najciekawsze. Dla mnie. Tak naprawdę. To przedstawienie. Całkiem fajne. I tutaj przy przedstawieniu mam takie do przemyślenia, bo widzieliśmy na początku odcinka Lady Crane w swoim w ostatnim występie niestety, zdecydowała się pokazać to, co Arya powiedziała, czyli nie rozpad za śmiercią syna, odgrywając scenę śmierci Joffreya, tylko gniew. Jak pierwszy raz to oglądałem, pomyślałem sobie, że Aria wie, jak to było naprawdę, zna Cersei i tak dalej, dlatego powiedziała, że gniew na pewno e, nią szastał, ale przecież Aria tego nie widziała. I tak sobie pomyślałem, że może to dlatego podpowiedziała, z własnej perspektywy, przypominając sobie, oglądając to przedstawienie, jak ojciec zginął, co czuła. To tylko takie przemyślenie. Ale podsumowując, ja się przy tym odcinku raczej dobrze bawiłem. Wszyscy narzekają, bo chcą fajerwerków, fajerwerków jeszcze nie ma. Ale spokojnie, następne dwa odcinki to już naprawdę będą fajerwerki. I powiem tak, ja się cieszę, że ten sezon jest, przynajmniej moim zdaniem, lepszy od poprzedniego sezonu. Pierwszych czterech... Nic nie dogoni. Nie da się, po prostu nie da się. Chyba, że takie zrobione show z teorii fanów, bo naprawdę niektóre są kapitalne, ja uwielbiam czytać. Także jak macie coś, napiszcie, że w ogóle napiszcie, jak Wam się podobało. Bardzo się cieszę, że pod każdym filmikiem są żywe dyskusje. O to mi chodzi, żebyśmy mogli o tym rozmawiać. Jak ludzie, tylko trochę się wyzywać, bardzo się wyzywać, w ogóle się nie wyzywać. W ogóle się nie wyzywać. Ach, dodam jeszcze, że jutro chciałbym wreszcie tego Warcrafta wstawić recenzją. Nie miałem kiedy pójść do kina przez euro. Wiecie, wszystkie mecze są popołudniami, w tym nasi grali w niedzielę, jak miałem iść. A Warcrafta grają w naszych kinach rano, tylko z dubbingiem. No to przepraszam, ale musiałem poczekać. może Chcę pójść jutro, natychmiast nakręcić recenzję i wrzucić w czwartek. Pojutrze zamierzam rzucić yy, analizą promo do odcinka 9, yy, które już zdążyłem obejrzeć i... <laughs> będzie się działo. Uwierzcie mi, będzie się działo. Bitwa Bękartów nadchodzi. Także jeszcze raz bardzo dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.